Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Co rusz pojawiają się nowe informacje, które idą absolutnie w poprzek tej całej propagandzie, która jest serwowana także w Polsce od 2022 roku. Cała ta propaganda mówiąca o tym, że Rosja upada, że Rosja się rozpadnie, że Rosja przegra wojnę z Ukrainą, że Ukraińcy. Odnotowują cały czas jakieś sukcesy, no okazuje się, że nie ma pokrycia w rzeczywistości, a jest dokładnie na odwrót. I o tym w dzisiejszym odcinku, m.in. o wizycie. Bardzo poważnego w kręgach atlantyckich w Polsce amerykańskiego generała, który pokazuje, że dzisiaj NATO wcale nie ma tak dobrej sytuacji w konfront potencjalnej konfrontacji z Rosją, i to mówiąc najde najdelikatniej jak tylko można. Kolejny bardzo ważny temat to jest absolutne fiasko ukraińskiego legionu w Polsce. Okazuje się, że nie tylko część środowisk w Polsce politycznych, społecznych, intelektualnych mówi, to nie nasza wojna, ale także całkiem spora część ukraińskiej diaspory w Polsce. Powstanie ukraińskiego legionu w Polsce stoi pod dużym znakiem zapytania i to są oficjalne dane idące z kręgów decyzyjnych państwa polskiego, które miały właśnie takie ambicje stworzenia takiej formacji wojskowej. Idąc dalej, szanowni państwo, kolejna ważna informacja z kręgów oficerskich Sił Zbrojnych Ukrainy. Okazuje się, że jest tam bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o poborowych 80-90% wśród tych poborowych, to są ofiary, to są ofiary, czyli spośród 100 osób, które dołączają do jedno, jednostek wojskowych, na przykład czy dołączyły jesienią ubiegłego roku, zostało 10-20, reszta jest albo zabita, albo ranna, albo okaleczona, to są przerażające obrazy właśnie z tej wojny. No, i wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny, czyli zarzuty dla byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka o kwestię granatnika w komendzie, o jego detonację, ale w szerszym kontekście znamy doskonale tę sytuację, o której było bardzo głośno na świecie: operację specjalną z pejżerami Hezbollahu. Pytanie, czy Takich prezentów otrzymanych od Ukraińców, jak ten granatnik Szymczyka, jest w Polsce więcej i co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa. Zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, lajkowania, udostępniania w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Amerykański generał Ben Hodges postać bardzo Poważana w kręgach atlantyckich, w Polsce, w tych kręgach zorientowanych bar na bardzo ścisły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, wojskowy, któremu trudno odmówić doświadczenia i polowego, i sztabowego, odwiedził Warszawę. Odwiedził Warszawę. Ten właśnie bardzo doświadczony amerykański oficer, który dowodził wojs amerykańskimi wojskami w Europie, brał udział w amerykańskich inwazjach na Afganistan, na Irak. No, a teraz przybył do Warszawy, wziął udział w Warsaw Security Forum. No i podczas tego, podczas tego wydarzenia, podczas tej konferencji zarysował obraz. Przygotowań państw NATO do ewentualnej konfrontacji militarnej z Rosją. No, to, co te wnioski, te konkluzje, które generał Hodges przedstawił w Warszawie, są wręcz porażające, są wręcz wstrząsające. Krótko mówiąc, generał Hodges, Hodges powiedział, że od 2014 roku, mimo no właśnie wzrastającego napięcia między tak zwanym kolektywnym Zachodem a Rosją, właściwie sojusz północnoatlantycki nie przygotował się właściwie do takiej konfrontacji powiedział wprost że dziś nato nie ma odpowiedniej obrony powietrznej nie ma odpowiedniej obrony przeciwrakietowej aby chronić lotniska porty morskie infrastrukturę krytyczną to wszystko to wszystko powiedział Hodges mówiąc także że wschodnia flanka nato tak zwana wschodnia flanka nato dysponuje zaledwie uwaga Pięcioma procentami zdolności obrony powietrznej, które byłyby potrzebne do odparcia zmasowanego ataku rakietowego. To, co najczęściej jest przedstawiane jako wschodnia flanka, flanka NATO, to tak zwana bukaresztańska dziewiątka. To jest taki oczywiście amerykański, yy, amerykański twór, który. W założeniu amerykańskim miał być takim buforem, miał być takim zderzakiem strategicznym, właśnie wykorzystywanym przeciwko Rosji. Fundamentem tego zderzaka strategicznego miałaby być Polska i Rumunia dwa państwa, w których CIA lokowało swoje tajne więzienia, w których bezprawnie przetrzymywała i, tu, i torturowała Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych ludzi. I te dwa państwa także były elementem takiego, można powiedzieć, szerokiego planu amerykańskiego tarcza antyrakietowej. Tak w Polsce zostało to ochrzczone, czyli, krótko mówiąc, systemu antydostępowego. Mówiło się o tym, że miał być to system budowany w obronie przeciwko Iranowi przed Iranem, natomiast no, jak specjaliści zobaczyli trajektorię rakiet, które, które miałby by rzekomo Iran wystrzelić przeciwko Stanom Zjednoczonym, no to Polska nie jest, mówiąc delikatnie, najlepszym miejscem na dyslokowanie tego typu systemu obrony powietrznej. Właśnie ta, ten, a ta amerykańska baza w Redzikowie pod Słupskiem nie jest wcale najlepsza, mówiąc jak, najdelikatniej jak tylko potrafię. No i cóż, nie tylko obrona powietrzna jest w tragicznym stanie na tak zwanej wschodniej flance to, ale zdaniem generała Hodgesa Również kwestie logistyczne stoją pod znakiem zapytania. To znaczy, obecnie Sojusz Północnoatlantycki, zdaniem amerykańskiego generała, nie jest w ogóle przygotowany do tego, aby przerzucić odpowiednią ilość wojsk w strefę potencjalnych działań wojennych, jeżeli ta wojna byłaby wojną konwencjonalną, wojną kinetyczną. Już nie mówimy o pełnej skali, no bo nawet wojna na Ukrainie nie jest wojną pełnoskalową. Natomiast no, natomiast tutaj no, nawet taka wojna ograniczona, jaka jest obecnie na Ukrainie, wo ale wojna kinetyczna, byłaby bardzo trudna do udźwignięcia logistycznie przez Sojusz Północnoatlantycki i to zdaniem Hodgesa pokazały także ostatnie ćwiczenia, które miały budować tę zdolność Sojuszu Północnoatlantyckiego, no a widać, że jest tutaj duży problem. Sam Hodges mówi wprost to jest cytat: nie możemy szybko poruszać się po Europie, koniec cytatu. Chodzi oczywiście o kwestie mobilności wojsk, o kwestie infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ten przykład, który Hodges podał, czyli na przykład, że w jednym tygodniu to samo, co na Ukrainie dzieje się w Gdańsku, Kłajpedzie, w Talinie, w, czy w innych właśnie miastach, no, byłoby absolutnym, absolutną katastrofą logistyczną dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówi Chorzes wprost, że w najgorszym przypadku Litwa będzie musiała poczekać uwaga dwa tygodnie. Dwa tygodnie na przybycie posiłków. Mała Litwa miałaby bronić się ewentualnie przez dwa tygodnie. To jest oczywiście absurd, absurd wojskowy, absurd strategiczny, to jest sytuacja tragiczna. Tragiczna z punktu widzenia czysto wojskowego. Trzeba jasno oddzielić tutaj propagandę, wszystkie działania Sajops, czyli operacji psychologicznych robionych przez służby ukraińskie przy ogromnym wsparciu służb amerykańskich i czy szerzej natowskich od tego, co jest realne. Od tego, co jest realne. Tutaj generał Hodges, człowiek bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o kierowanie wojskami NATO w Europie, Mający dostęp przez wiele, wiele lat do dokumentów klauzulowanych, do dokumentów niejawnych, no, mówi wprost, jaka jest sytuacja. Mówi wprost, jaka jest sytuacja, i to jest tak naprawdę wiadomość, taki kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy. Polityków w Europie, głównie w Polsce i w krajach bałtyckich, ale to jest także bardzo wiadomo, ważna wiadomość dla sztabów obu kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 5 listopada te wybory to jest jasne, że tak doświadczony oficer, tak doświadczony generał, jak generał Ben Hodges, mówiąc takie słowa zdaję sobie sprawę z ich wagi. Ja tylko przypomnę, że powoływałem się wielokrotnie na generała Hodgesa, mówiąc, że Amerykanie na stałe nie, nie dyslokują z ciężkiej dywizji pancerno-zmechanizowanej w Polsce i to się wszystko sprawdziło. Ja mówiłem o tym od wielu wielu lat, przez wiele lat mówiłem o tym, że Amerykanie tego nie zrobią. Powołując się między innymi na generała Hodgesa, który mówił wprost, że Amerykanie w swojej strategii muszą być elastyczni, ponieważ dzieje się bardzo wiele. Yy, Takich, powiedziałbym, gorących wydarzeń na Bliskim Wschodzie, na Indo-Pacyfiku. Amerykanie dokonali pivotu na Pacyfik, czyli strategicznej reorientacji swojej aktywności. W związku z tym yy, muszą być elastyczni, muszą mieć zdolność, jak to mówią Amerykanie, do zrolowania swojej obecności w tej części Europy. I to się wszystko absolutnie tutaj sprawdza i w mojej ocenie Amerykanie nie wyślą swoich dywizji pancerno zmechanizowanych ani na Ukrainę, ani do, na ten szeroko pojęty, teatr, potencjalny teatr działań wojennych w Europie Środkowo-Wschodniej. No to wynika po prostu z naturalnych ograniczeń logistycznych, ale także geostrategicznych, o czym bardzo celnie generał Hodges mówi i wydaje się, że decydenci w Warszawie kompletnie tego nie słyszą, kompletnie, kompletnie kompletnie tego nie rozumieją, cały czas powtarzają różne, różnego rodzaju brednie o tym, że Rosja upada, a okazuje się, że do dumy państwowej trafił nowy projekt budżetu, gdzie rosyjskie władze chcą przeznaczyć naprawdę znaczne środki na zdolności wojskowe, w tym wyposażenie sił zbrojnych w nowoczesną, w nowoczesną broń, na wypłatę wynagrodzeń, na wsparcie dla przedsiębiorstw kompleksu wojskowo-przemysłowego. I tak dalej, i tak dalej. No mamy do czynienia z sytuacją, gdzie rząd przedłożył dumie. Projekt budżetu na 2025 rok i na kolejne dwa lata, czyli z ogromnym już wyprzedzeniem, patrząc na doświadczenia krajów regionu, gdzie dochody mają wzrosnąć o 11,6% i dodatkowe 2,6 biliona rubli ma pochodzić z podwyżek podatków, i reszta oczywiście opiera się na pewnych prognozach. Czyli krótko mówiąc, wydatki. Maj te, te wydatki na zbrojenia mają wzrosnąć w sposób no, bardzo duży do rekordu, do nowego rekordu 41,5 biliona rubli. I, I to pokazuje, że te wszystkie ta cała propaganda mówiąca o upadku Rosji, o tym, że Rosja właśnie się rozpadnie, bo i byli tacy pseudoanalitycy pseudo i pseudoeksperci, którzy już mówili, że w bodaj latem czy w czerwcu, zeszłego roku miała się Rosja, Rosja rozpaść. Niech potem mówili, że w, że w tym roku no okazuje się, że Rosja. Zwiększa nie, nie tylko swój budżet, ale zwiększa także wydatki na zbrojenia. Rosja wykorzystała te rezerwy jeszcze z czasów radzieckich, natomiast teraz już zasila siły zbrojne i swoje rezerwy nowoczesnym sprzętem. I to jest coś, co także bierze pod uwagę generał Ben Hodges, a nie biorą tego pod uwagę decydenci w Warszawie. I to jest najstrasz, najstraszliwsze, najbardziej tragiczne w tym, w tym wszystkim. Minister Obrony Narodowej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz w wywiadzie dla, w jednym z programów y, portalu Wirtualna Polska powiedział, że stworzenie Legionu Ukraińskiego w Polsce stoi pod dużym znakiem zapytania. Powiedział, y, powiedział takie słowa, to jest cytat, my nie odpowiadamy za rekrutację, ale liczba osób, która się miała zgłosić ze strony ukraińskiej jest za mała. Koniec cytatu. No to oznacza, że nie tylko, tak jak powiedziałem już na samym wstępie, nie tylko część środowisk politycznych, intelektualnych, akademickich w Polsce uważa, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, ale także sami Ukraińcy, którzy przebywają na terytorium państwa polskiego, uważają, że to nie jest ich wojna, że to jest wojna oligarchów, że to jest proxy war, czyli wojna zastępcza Stanów Zjednoczonych i Rosji, czy kolektywnego Zachodu i Rosji, ale nie jest to ich wojna. Rozumieją, że na tej wojnie bogacą się potężne korporacje, bardzo często ponadnarodowe korporacje. Wystarczy spojrzeć na obecność wielkich funduszy inwestycyjnych, takich jak BlackRock na Ukrainie dzisiaj, zobaczyć na struktury udziałowe w ukraińskim rolnictwie. Wystarczy spojrzeć na. Wielkie koncerny zbrojeniowe, jakie robią wielkie interesy na tym. I to nie tylko koncerny zbrojeniowe rosyjskie, amerykańskie, brytyjskie, francuskie i inne, ale mamy do czynienia także z potężnym ponadnarodowym kapitałem, który inwestuje na Ukrainie. Zresztą te inwestycje na Ukrainie cały czas są. To nie jest wojna pełnoskalowa. Na Ukrainie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, odbywają się spotkania międzynarodowe, odbywają się inwestycje cały Czas. Więc nie jest to wojna pełnoskalowa. Rosja nie atakuje linii ciągów logistycznych, którymi zaopatrywana jest armia ukraińska z Polski, czy właściwie z zachodu, przez Polskę. Te węzły kolejowe, węzły, te lotniska, którymi właśnie ten sprzęt z Polski jest transportowany na Ukrainę, nie są, nie są atakowane, więc trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek wojnie pełnoskalowej. No ale idąc dalej, tutaj warto zauważyć, że na mocy tej podpisanej przez Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska i Wołodymyra Zełęckiego, formalnie byłego prezydenta Ukrainy, bo kadencja Zełęckiego wygasła 20 maja. W Polsce miała powstać ukraińska jednostka wojskowa. Pomijam już ten fakt, że umowa podpisana w lipcu bieżącego roku między Tuskiem a Załęckim jest nielegalna i to mówi bardzo wielu polityków, także polityków opozycyjnych, ale także część oczywiście polityków bliżej władzy. Mówi, wszyscy się powołują tutaj prawnicy także na to, że sprawy dotyczące obronności, sprawy dotyczące bezpieczeństwa powinny być ratyfikowane przez parlament. Tego typu umowy dotyczące bezpieczeństwa, obronności powinny być ratyfikowane, przez parlament. Ta umowa nie została przesłana do parlamentu natomiast została także podpisana z człowiekiem, którego kadencja prezydencka wygasła i to podkreśla bardzo wielu konstytucjonalistów, także ukraińskich, którzy wskazują, że ustawa o stanie wojennym nie stoi wyżej w hierarchii prawa niż ustawa zasadnicza, niż konstytucja. W związku z tym to, że na części terytorium państwa ukraińskiego na, na niewielkiej stosunkowo części państwa ukraińskiego dochodzi do walk lądowych i, i, i tam rzeczywiście nie mogłyby się te wybory odbyć, to jednak na zdecydowanej większości terytorium Ukrainy te Wybory mogłyby się odbyć, nic nie stoi na, na przeszkodzie, skoro właśnie Załęski jest w stanie przyjmować delegacje z całego świata w Kijowie, skoro młodzież bawi się na dyskotekach, w klubach od Charkowa po Odesse i jest cała masa filmów. W, w, w mediach społecznościowych pokazująca, ilustrująca to, no, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie wybory mogły się właśnie w kwietniu czy y, na przykład bieżącego roku odbyć na Ukrainie. No ale się nie odbyły i 20 maja Zelensky przestał być prezydentem. Ale to, to muszę zaznaczyć, bo to jest niezwykle istotna, ważna pra, y, prawnie y, kwestia, która dotyczy nas wszystkich, bo to z naszych pieniędzy jako podatników. Ma być, fi, miałby być, miał być finansowane szkolenie właśnie tutaj Ukraińców. No i właśnie na podstawie tej nielegalnej umowy w Polsce miała, powst miał powstać ukraiński legion, miał być w Polsce przeszkolony, uzbrojony, przygotowany do. Walki na Ukrainie. Za szkolenie miało odpowiadać wojsko polskie. I to szkolenie miało być prowadzone z pieniędzy nas wszystkich, ponieważ rząd, ani Ministerstwo Obrony Narodowej no nie posiada swoich, swoich pieniędzy, posiada nasze pieniądze jako pieniądze podatników. Natomiast za rekrutację miało odpowiadać Kijów, miała odpowiadać władze ukraińskie. No i okazuje się, że. Nie, jest, nie można tutaj absolutnie sformować tego legionu, ponieważ młodzi i ci troszeczkę starsi Ukraińcy po prostu nie chcą walczyć w tej wojnie, traktują tę wojnę jako nieswoją. Więc pytanie, dlaczego rząd w Warszawie traktuje tę wojnę jako swoją i dlaczego drenuje budżet z naszych pieniędzy na pomoc wojskową dla Ukrainy, która przeciąga tę wojnę? No to jest oczywista sprawa, że pompowanie pieniędzy, pompowanie kolejnych dostaw uzbrojenia, amunicji, nowoczesnej broni będzie przeciągało tę wojnę, będzie pogłębiało kryzys gospodarczy także w Polsce, w Unii Europejskiej, będzie dewastowało Ukrainę, jej infrastrukturę krytyczną, będzie drenowało z niej ludność i tak dalej, i tak dalej. To jest no, absolutnie nieracjonalne z punktu widzenia polskiej racji stanu i też warto to, też warto to podkreślić. No i Cóż, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że na tym się już skończyły tak naprawdę zobowiązania polskie, a zaczyna, zaczęły się ukraińskie, że Polska już wyszkoliła, zdaniem Kosiniaka-Kamysza, około 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy. I teraz proszę sobie policzyć, jakie to są koszty, które my wszyscy ponieśliśmy jako podatnicy. No i tutaj mówi, że już polska, strona polska nie odpowiada za rekrutację i że to jest wina Kijowa, że nie udało się sformować legionu ukraińskiego. No, znając życie, znajdą się tacy na Ukrainie w establiszmencie politycznym, w establiszmencie wojskowym, którzy powiedzą, że to jest wina Polski i to na Polskę zrzucą odpowiedzialność za. Niesformowanie tego legionu i warto o tym pamiętać, i warto o tym pamiętać, a i warto podkreślać, że to nie nasza wojna i im szybciej Polska przestanie pomagać Ukrainie, tym jest większa szansa na jak najszybsze na zakończenie tej wojny i warto już pomyśleć o tym, jak uporać się z ogromną rzeszą imigrantów z Ukrainy w Polsce, ponieważ status uchodźcy ma naprawdę garstka z nich, ponieważ realne. Powiedziałbym, te, te działania wojenne, lądowe toczą się naprawdę na niewielkim terytorium Ukrainy i większość Ukraińców przebywających na terytorium państwa polskiego, czy większość obywateli Ukrainy, bo spora część z nich to także etniczni Rosjanie, pamiętajmy o tym, to no, przebywa tutaj czasowo i warto pomyśleć, co dalej z, tym, z tą sytuacją zrobić. Generał Jarosław Szymczyk, były komendant główny policji, usłyszał w prokuraturze okręgowej w Warszawie dwa zarzuty w związku z wystrzałem z granatnika w komendzie głównej policji, a przypomnę tylko, że było to w grudniu 2022 roku, czyli w całym apogeum tej, można powiedzieć, tej, tej emocjonalnej. Cały, tego emocjonalnego festynu, pomagania Ukrainie bezwarunkowego, otwierania nie tylko drzwi, ale wrót na oścież przed obywatelami Ukrainy. Wiadomo, właściwie nie wiadomo, kogo wpuszczono. Wpuszczono kilka milionów obywateli Ukrainy, których nikt nie pytał ani o paszporty covidowe, ani o szczepienia, ani o nikt nie obarczał ich kwarantann obowiązkiem kwarantanny, ani innymi nieprzyjemnościami, których doświadczali Polacy. Nagle się okazało, że wiadoma kwestia C-19 przestała mieć znaczenie, przestała być groźna i można tutaj wpuszczać miliony ludzi niesprawdzonych ani sanitarnie, ani kontrwywiadowczo, podkreślam kontrwywiadowczo, nikt nie sprawdził tych ludzi. Co więcej, nastąpiła jakaś, jakaś taka, powiedziałbym, emocjonalna, Werwa polityków, funkcjonariuszy do tego, aby podróżować na Ukrainę, aby przyjmować prezenty od ukraińskich służb specjalnych, od ukraińskich wojskowych, od ukraińskich polityków. Nikt tego nie sprawdzał, nikt tego nie kontrolował, i okazało się, że komendant główny policji, pierwszy policjant Rzeczypospolitej Polskiej, który powinien stać na straży porządku prawnego. Naszego kraju nielegalnie wwiózł broń, wwiózł granatnik przeciwpancerny, granatnik RGW 90H, który Przewiózł w bagażniku samochodu przez granicę, niepilnowany, niesprawdzany, straż graniczna, służba celna, nie skontrolowały go co więcej, wniósł ten granatnik do komendy głównej policji, nie zlecił badania pirotechnicznego, czyli nie sprawdzono granatnika pod kątem saperskim, nie sprawdzono bagażnika samochodu, ani samego komendanta Szymczyka pod kątem posiadania broni palnej bez Przecież to było posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Każdy zwykły obywatel. Dawno by siedział w więzieniu za tego typu sprawę, za nielegalne posiadanie broni. Natomiast za zdetonowanie granatnika, no to już nawet nie chcę, nie chcę mówić, co by było. Mamy sytuację absolutnie kuriozalną, ale też z drugiej strony bardzo niebezpieczną w sensu largo, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, iż takich prezentów strona ukraińska wręczyła różnego rodzaju decydentom państwa polskiego mnóstwo. Mnóstwo. Samorządowcy, politycy, posłowie, senatorowie, ministrowie, wiceministrowie, em, policjanci, żołnierze byli obdarowywani różnego rodzaju suwenirami na Ukrainie. I nikt dzisiaj nie wie, ile tak naprawdę techniki szpiegowskiej zostało wwiezionej do Polski, ponieważ cała ta masa różnych pamiątek mogła być przecież nasycona różnego rodzaju elektroniką o charakterze szpiegowskim, inwigilacyjnym. Ile tego typu pamiątek, ile tego typu podarków zostało nasączonych różnego rodzaju materiałami wybuchowymi. A już wiemy po sprawie pagerów Hezbollahu, że służby specjalne nie takie rzeczy są w stanie zrobić. W dzisiejszych czasach trzeba być tutaj szczególnie przeczulonym. No jeżeli pierwszy policjant Rzeczypospolitej nie był w stanie sprawdzić tej broni, poddać, zlecić jej badania pirotechnicznego, no to cóż dopiero wymagać tego od samorządowców, od zwykłych policjantów, od zwykłych wojskowych, od polityków. Pytanie, ile tego, ile tego typu właśnie prezentów od służb ukraińskich wjechało do Polski? Ile z nich posiada. Tak jak powiedziałem, technikę szpiegowską, technikę inwigilacyjną, ile z nich posiada, ewentualnie jest, jest groźnych dla życia i zdrowia obywateli. Uważam, że powinien zostać wprowadzony program, gdzie y, powinny być zgłaszane tego typu y, prezenty y, i powinny być one badane i pod kątem, tak jak powiedziałem, technik inwigilacyjnych, i pod względem y, pirotechnicznym. I to uważam, powinno zostać zrobione jak najszybciej y, to możliwe. Dziękuję Państwu za uwagę.